Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się opryskiem ozimin. Wcześniej się nie dało, bo padał deszcz. Teraz jest w miarę jakieś okienko pogodowe. No jest jeszcze trochę zachmurane, ale mam nadzieję, że wyjdzie słońce. Środek, jakim będziemy pryskać, to jest Pontos. I jeszcze Expert Med, tam mam jeszcze Expert Meda. Także powinno mi wystarczyć tam na ten. Za kilo mam jeszcze Expert Medo, no i tutaj 2 litry. Dawka jaka tego będzie stosowana, no to pół litra na hektar. Expert Meda 350 gram na hektar. Palę ruska i podpinam opryskiwacz, bo trzeba będzie go jeszcze wypukać, bo jest po tym agrosarze, muszę go wypukać i będziemy pryskać żyto, pszenżyto, jęczmień, pszenicę. Także wszystkie zboża dzisiaj będą pryskane. Nic, wsiadamy i jedziemy. Nie ma co czekać, bo robota sama się nie zrobi, jak to mówią. Zapali nam, no kurwa, rusek musi zapalić. Tu bez prężnika damy mu na luz i cyk. Ładnie maszyna pali. Nowe akumulatory, to co nie będzie palić? Dobra, ja sobie podepnę opryskiwacz, zacznę go czyścić, widzimy się później. Co mi się przypomniało? O, krokodylki już stoją, już kogoś złapali. Wałka zapomniałem. Kurde, muszę lecieć do domu znowu po wałek. Niech to szlak trafi. Dobra. Idę po wałek, zaraz się widzimy. Dobra, będziemy zalewać wodę. Wężyk. Sadzimy sobie na opryskiwajki. No i dobra, załączamy pompę i będziemy pompować wodę. Muszę ten przedłużać mi słabo, do nie dotyka mi tak bardzo. Ciśnienie bije. No, jesteśmy na pszenicy. Elegancka. Ładnie powschodziła. Dobra, rozkładamy opryskiwacz i jedziemy z tematem. Ja bym się to... Aha. Skoczyło za ten haczyk. Dzisiaj, no teraz troszeczkę się rozpogadza. W miarę jakieś słońce. Opryskamy i będzie z głowy, a jeszcze tutaj mieszanie trzeba wyłączyć, załączyć sekcję. Dobra, no to dobra, wsiadamy i lecimy. Ups. Tam troszeczkę
zajęte, ale to nie wiem od czego. Widać, że zwierzyna śmiga, listki są gdzieniegdzie są poucinane, powygryzane. Widać, ile dużo jest śladów racic. Jedynie tyle, że dzików nie ma. A tam mi chyba taka została, chyba mi przepuścił się. Tak mi się wydaje. Chyba tak, koło mi podbiło i nie przesiało. No trudno. Ale ładnie, fajnie rządzi widać. Tak, tutaj nie przesiało. No dobra. I tak się ona prezentuje. Tutaj trochę może gorsza jest. To jest pszenica po pszenicy. No, zobaczymy. Boguś ostro daje zetorem. Kultywacja pełną parą. Ostatnie prace polowe po warzywkach. U mnie też będzie trzeba zrobić. A jak tankuję kolejny zbiornik. Kurna, już jest ile? 3 już wypryskałem. Jeszcze kilka będzie już. Pan Boguś jedzie na bazę. Zobaczymy, ile jeszcze wody jest w studni. No kurwa, żem wody naciągnął sporo. Dobra, mam taką miareczkę. Pół litra. Lejemy. Taka zawiesina. Dobra, jest. Woda nam się pompuje. I jeszcze jedną miareczkę. Dobra, jest 250. Teraz to opukam, to na razie postawię. Kury! A no i co, wtopa? Nie no, kurda, trzeba wyjechać jakoś, ja pierdzielę. Muszę złożyć opryskiwacz. Cholera jasna. Dlatego tutaj jest mokro i dlatego żółknie ta pszenica. To jest wszystko od tego. Ciekawe, czy kurwa się wyjedzie. Ja pierdzielę. Nie wiem, jak to damy. Akurat tutaj dołek. To też kurde mokro. No nie wiem, zobaczymy. Przejebane. Na spokojnie. Chyba z tego pola nic nie będzie. Kurde. O Boże. Masakra. Zobacz, kurwa, garaleta. Dobra.
A jajko. Dobra, to tu popryskane. No tutaj troszeczkę mi krzyżuł jęczmień, ale tutaj strasznie jest mokro. Tam miejscami trochę siadałem. Zobaczymy jak tutaj będzie. Na razie jakoś dajemy radę. Zobaczymy. Boję się tutaj. Na tym kawałku tutaj mam pszenicę. Trochę pszenicy i zobaczymy jak to wyjdzie. Tutaj no woda jakoś nie stała. Zobaczymy. No teraz górką może się uda to jakoś fajnie opryskać. Będzie głowę podniesie trochę. Co, to by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku z akcji pryskanie. Więcej już dzisiaj nie będę pryskał, resztę może dokończę jutro. Zostanie mi dwa kawałki żyta, jeden kawałek pszenżyta i jeden kawałek pszenicy. To by było na tyle z pracy opryskiwacza. Jęczmień jako tako nawet się prezentuje. Zobaczymy jak po zimie będzie. A tutaj jest kawałek przeznaczony na pyrki. Będę tutaj woził obornik. I tak, dobra, nie przedłużając, także ja wsiadam do czerwonej strzały i jadę do domu. Także dzięki, że oglądaliście ten odcinek. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i jakiś fajny komentarz. Także to by było na tyle. Trzymajcie się i cześć!